Witam Państwa, ponieważ zbliża się matura, to stwierdziłem, że nagram filmik zamiast pisać artykuł, którego mogę nie zdążyć napisać, a mam akurat gotową prezentację, którą miałem okazję niedawno wygłosić w ramach Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi. To po prostu stwierdziłem, że szybciej będzie i mnie wygodniej, jeżeli na tę chwilę nagram filmik, a o artykule najwyżej pomyślę troszkę później. Zajmę się dosyć problematycznym zagadnieniem, jakim jest hybrydyzacja i kilka innych rzeczy z tym związanych, bo jest to prawdopodobnie najbardziej kłopotliwe zagadnienie edukacyjne oraz też niestety bardzo, że tak powiem, obrośnięte herezjami oraz błędnymi wnioskami, no bo jeżeli ono jest źle tłumaczone, to potem niestety rzutuje to dalej, a niestety często źle tłumaczone to jest. Skąd to się w ogóle wzięło? Zaraz postaramy się do tego dojść. Generalnie spróbuję odpowiedzieć tutaj na trzy podstawowe pytania. Co to jest i skąd się w ogóle wzięła hybrydyzacja? Jakie ma lub jakie miała zastosowanie? Oraz z czym jest mylona? No ogólnie albo z czym mylona, albo jakie są podstawowe błędy popełniane w związku z posługiwaniem się pojęciem hybrydyzacji orbitali atomowych. Zanim przejdziemy dalej, to w ogóle uściślimy sobie, znaczy wyjaśnimy sobie trzy podstawowe pojęcia, tak? Takie jak nauka, czyli najlepsza dostępna na daną chwilę wiedza, która jest przede wszystkim udokumentowana, tak? Opisuje rzeczywistość, dokumentuje tę rzeczywistość, no i stara się jakoś odkryć prawa rządzące tą rzeczywistością, na przykład przyrodą, tak? Jednym z zadań właśnie nauki jest opisać matematycznie tę rzeczywistość, szukać matematycznych zależności. Teoria z kolei jest to podsumowanie wniosków logicznych, tak, ustala jakieś relacje pomiędzy pojęciami. Może opisywać ona zarówno obiekty istniejące w rzeczywistości, jak i zupełnie abstrakcyjne, czyli zupełnie nieistniejące fizycznie, ale takie, które sobie możemy na przykład wyobrazić. Nie ma ich, co prawda, tak, ale możemy je sobie wyobrazić, tak, i wtedy jest to abstrakcja. Model. Jest to taki obiekt, który odwzorowuje pewne cechy rzeczywistego obiektu, ale tylko pewne cechy. On nie jest rzeczywistym obiektem. Znaczy nie jest tym obiektem, który odwzorowuje. Odwzorowuje tylko pewne jego cechy. Nie musi też istnieć fizycznie, bo mamy na przykład model matematyczny, o czym zaraz będę mówił. Na przykład prognozowanie pogody także odbywa się na podstawie modeli, tak? Różnych modeli do tego używamy. No jak jest ze sprawdzalnością, to wiemy. No nie zawsze to się wszystko sprawdzi, ale po co w ogóle nauka tworzy modele? No nie tylko po to, żeby przewidywać pogodę na daną chwilę, czy tam powiedzmy na góra kilka dni wcześniej, tylko po prostu po to, żeby przewidzieć, jak zachowa się rzeczywisty obiekt. Po to właśnie tworzymy modele. Model odwzorowuje cechy rzeczywistego obiektu po to, żeby móc przewidzieć zachowanie się rzeczywistego obiektu. No taki bardzo prosty przykład. Mamy planetę Ziemię, tak, czyli obiekt rzeczywisty, i globus, czyli model Ziemi. Ale Ziemia nie jest globusem, ani globus nie jest Ziemią. Globus jest modelem Ziemi, odwzorowuje cechy Ziemi, na przykład kształt kulisty, chociaż wiemy, że Ziemia nie jest całkowicie tak idealnie kulista. Odwzorowuje co na przykład? No, kontury kontynentów, nachylenie osi obrotu do orbity, tak, to odwzorowuje. Możemy na podstawie globusa na przykład odczytać, jaka będzie godzina czasu lokalnego w danym punkcie Ziemi. Możemy przewidzieć, gdyby ustawić żarówkę odpowiednio, prawda, jakie będą pory roku na danych półkulach. No różne rzeczy. Możemy po prostu, posługując się globusem, coś powiedzieć o Ziemi, tak? Bo globus po prostu umożliwia nam przewidywanie pewnego zachowania się rzeczywistego obiektu, czyli Ziemi. I to możemy po prostu odczytać z globusa. Ten jest akurat jakiś taki dla dzieci, są jakieś zwierzątka, tak? No też to jest pewna informacja odwzorowująca cechę rzeczywistego obiektu. Ale idźmy dalej. Tu jest specjalnie takie kontrowersyjne pytanie: ewolucja czy teoria ewolucji? Mówi się, że ewolucja to już nie jest teoria, tak? Że to już jest fakt potwierdzony. No bo na teorię niestety dowodów
Nie musimy mieć. Teorie są różne. Teoria przede wszystkim nie jest niepodważalna, to jest raz. Teorię zawsze można zdeaktualizować, wymyślić nową, lepszą teorię w miarę zwiększania się naszego stanu wiedzy o danych zjawiskach. Podobnie atomistyczna budowa materii, czy teoria atomistycznej budowy materii. Nikt już nie powie, że atom to jest teoria. Atom to jest uznany fakt. Teoria, materia ma atomistyczną budowę. Gdyby ktoś nagle zaczął głosić coś innego, no to prawdopodobnie by został wyśmiany, a przede wszystkim byłoby bardzo trudno udowodnić, że jednak atomów nie ma i wszyscy jesteśmy w błędzie, dlatego że choć atomów nikt nie widział, bo wszystkie dowody na istnienie atomów są pośrednie, ale jest ich na tyle dużo, na tyle wszystko jest przewidywalne dzięki założeniu, że one jednak są, że po prostu uznajemy, że te atomy są. Pytanie, czy nikt nie widział atomów? Ktoś może powiedzieć, no przecież są zdjęcia z mikroskopów elektronowych odpowiednio zaawansowanych. Tak, są. Ale to też są niestety dowody pośrednie, a wynika to z tego, że bombardujemy próbkę elektronami, które są składnikami atomów i te elektrony po prostu się od tej próbki odbijają, tak, od jej powierzchni. Ale teraz jeszcze musimy sobie zdawać sprawę z tego, że najpierw założyliśmy, że mamy te elektrony, że bombardujemy tymi elektronami, że one się od tych atomów odbijają, tak, że dlatego to jest dowód pośredni, bo po prostu myśmy najpierw założyli, że jeśli tak jest, to zbudujemy taki mikroskop, a nie widzimy tych atomów bezpośrednio. No ale będę jeszcze o tym troszeczkę mówił dalej. W miarę jak się, prawda, nauka rozwijała, pojawiały się coraz lepsze narzędzia do instrumentalne, prawda, takie do badania, do wykonywania albo doświadczeń, albo do analizy ich wyników, tak, no to się zmieniała wiedza o zachowaniu materii, o reakcjach chemicznych, tak. Zmieniały się przede wszystkim poglądy na budowę atomu, jak i na sposoby łączenia ich ze sobą. Starsze teorie i starsze modele zastępowano nowszymi teoriami, bo model zawsze wynika z jakiejś teorii. Modeli budowy atomów było dużo i teorii o budowie atomu też było dużo. Nawet taki sobie Lewis, ten od teorii kwasowości, też stworzył własny model, dosyć taki ciekawy, atomu, tak, ale to wszystko miało charakter naukowy, tak, po prostu nawiązywało do aktualnego stanu wiedzy, do pewnych faktów doświadczalnych, a jeszcze, żeby było śmieszniej, te same zjawiska można opisywać różnymi teoriami, a ponieważ żadna z nich nie opisuje dobrze całości, to możemy sobie wybierać, którą z tych teorii będziemy stosować. Ale póki co są to teorie. Jeszcze pewne fakty, zanim przejdę do tej hybrydyzacji. No, odkryto na przykład, że węgiel tworzy 4 wiązania z innymi atomami. Oczywiście nie zawsze 4, bo może też na przykład 2 tworzyć, ale generalnie jest 4-wiązalny. Odkryto, że atomy wiążą się ze sobą według ustalonej geometrii. Pojawia się między innymi tetraedryczność atomu. Nie wiem, kto pierwszy raz tego słowa użył, ale na pewno posługiwał się tym pojęciem Linus Pauling, który właśnie jest bohaterem, że tak powiem, tego odcinka. Rozwinęła się oczywiście też mechanika kwantowa, pojawiły się nowe pojęcia jak jądro atomowe, tak, powłoki elektronowe, podpowłoki elektronowe, no i w końcu orbitale atomowe, tak, no bo rozwijały się różne, prawda, aspekty i wiedza o reakcjach chemicznych, i wiedza, a raczej poglądy o budowie atomu. Teraz rozważymy jeszcze krótko pojęcie, co to jest orbital. Tak na najprostszy chłopski rozum, żeby tutaj nie wnikać zbyt szczegółowo, jest to funkcja opisująca ruch elektronu. I tylko tyle. No jedźmy dalej. Mamy na przykład koło rowerowe, oczywiście wentyl, który jest na dole i ruch tego wentyla, czyli jakiegoś punktu po okręgu, możemy opisać przez sinusoidę. Po prostu położenie na osi Y, tego punktu względem osi Y, to będzie w czasie taka właśnie sinusoida, bo w miarę obrotu tego koła to ten wentyl będzie albo na górze, albo na dole. I w czasie, gdybyśmy to zaznaczyli, to właśnie otrzymamy sinusoidę. Ale jeżeli koło się kręci,
Sinusoida opisuje nam ruch tego elektronu, nie znaczy, że ta sinusoida istnieje w rzeczywistości. Ona nie jest obiektem materialnym, tylko po prostu nam opisuje ruch tego elektronu. Jest to pojęcie czysto abstrakcyjne, matematyczne, ale nie rzeczywiste. No dobrze, z orbitalu można otrzymać gęstość prawdopodobieństwa występowania elektronu, czyli obraz chmury elektronowej. Współcześnie zazwyczaj, choć to nie jest do końca prawidłowe, w podręcznikach orbital jest właśnie utożsamiany z tym obrazem chmury elektronowej i to, co ja teraz będę tu nazywał dalej orbitalem, to właśnie będzie to samo, nie do końca prawidłowe posługiwanie się tym pojęciem. W podręcznikach są różne rysunki, na przykład ten po lewej, tak, to jest taki, no powiedzmy, mniej dokładny, bo bardziej taki oddający jakby prawdę, to jest ten rysunek z prawej strony, dlatego że tak przyjęty orbital nie ma konkretnych granic. Jego granica zależy od właśnie prawdopodobieństwa, które my sobie założymy. Stąd to jest takie rozmyte, tak? Bo największa gęstość elektronowa będzie w centrum, a im dalej od jądra jesteśmy, tym ona będzie mniejsza. To jest wykres akurat gęstości, a po lewej mamy jakieś tam prawdopodobieństwo konkretne założone. Tak samo na przykład tutaj celowo wstawiłem rysunek jabłoni, tak? To, że istnieje jakiś obszar, w którym można znaleźć jabłko, nie oznacza, że ten obszar istnieje fizycznie. My możemy sobie wyobrazić jego granicę, ale to będzie abstrakcja, bo nie istnieje żadna konkretna płaszczyzna, która nam odcina koronę drzewa od otoczenia. No dobrze. Troszkę ta mechanika kwantowa i cząsteczka metanu. Cząsteczka metanu jest tetraedryczna i wszystkie wiązania węgiel-wodór są równocenne. Ale jak to uzasadnić według przyjętego już matematycznego modelu atomu, a konkretnie według modelu Schrödingera, z którego wynikało coś przeciwnego? No zobaczmy. Mamy sobie już narysowane te orbitale, tak, i atom węgla w stanie podstawowym, tak. Mamy 2s2, 2p2. Jedną wolną parę elektronową i dwa niesparowane elektrony na orbitalach P. No możemy węgiel wzbudzić, wtedy już będzie chciał utworzyć cztery wiązania, tak? Jeżeli przeniesiemy jeden elektron z 2s na 2p. No dobrze, ale to nadal nie wyjaśnia tej równocenności wiązań. No bo na przykład gdyby podszedł atom wodoru, który ma jeden niesparowany elektron, no to co? No to on się przyłączy do tych trzech orbitali P, tam nastąpi sparowanie. A co z tym bardziej w środku czerwonym zajmującym orbital S, tak? Właśnie ten czerwony orbital S. No to przecież jego energia jest ciut niższa niż orbitali 2P, 2P. Więc te wiązania nie byłyby równocenne. A 2, no on jest bardziej w środku, jak tam się dostać, tak? No to wyszły koszmarności, na przykład Paulingowi wyszły również takie koszmary typu, że trzymamy sparowane elektrony przez utworzenie wiązania z wodorem, tak? A ten czwarty wodór oddaje swój elektron, który wpada tam do środka i kation H+ by musiał krążyć jak księżyc dookoła Ziemi. No to już byłaby w ogóle koszmarność. W każdym razie Pauling się nad tym, czy tam Polin długo się nad tym głowił, no i w końcu do czegoś doszedł. Mianowicie zaczął kombinować, bawić się tymi funkcjami falowymi, tak, orbitalami i w pewnej chwili wyszedł mu kształt tetraedru. Ja za chwilkę powiem, co on zrobił. Wyszedł mu kształt tetraedru. A skoro wyszedł mu kształt tetraedru, no to trafił w dziesiątkę, dlatego że ludzie już mieli wcześniej wiedzę o tym, że pod pewnymi określonymi kątami tworzą się wiązania, dlatego że już w czasach Paulinga i troszkę wcześniej ludzie dysponowali rentgenem. To właśnie rentgen umożliwił dojście do bardzo wielu rzeczy, z których może sobie dzisiaj nie zdajemy sprawy, ale właśnie rentgen był tym narzędziem, który popchnął to do przodu, umożliwił podejrzenie tego, co do tej pory było nieosiągalne i zebranie nowych danych i trzeba było do tego dorobić teorię. I dorobić oczywiście model, który będzie pasował. No, model dorobiono, tylko nie do końca pasował. No to co zrobił Pauling? Po prostu nagiął ten model. Nagiął ten model i stworzył jakby drugi model, który trochę lepiej pasował do rzeczywistości. No dobrze, uczymy się w szkole, prawda, że jeżeli poddamy tej hybrydyzacji orbital S i trzy orbitale P, to otrzymujemy hybrydę SP3, tak? Czyli cztery równocenne orbitale.
Dalej mamy oczywiście SP2 i SP, czyli diagonalną hybrydyzację, oczywiście SP2 inaczej zwaną też trygonalną, no i tetraedryczną, czyli tę taką powiedzmy najbardziej klasyczną hybrydyzację orbitali atomowych. No ale jedźmy troszeczkę dalej. Tu jeszcze mamy oczywiście to w zapisie klatkowym, ten nieshybrydyzowany P, tak, to mamy na przykład w przypadku SP2 mamy jeden nieshybrydyzowany orbital P, w przypadku SP mamy dwa nieshybrydyzowane orbitale P, no i oczywiście zhybrydyzowane dwa orbitale SP, czy tam SP2 w przypadku SP2, tak, no to wtedy są trzy te hybrydy. No dobrze. A teraz zobaczmy na kształt cząsteczek, takich jak cząsteczka metanu, amoniaku, wody, no i fluorowodoru. Te cztery pierwiastki, które wszystkie się tutaj akurat wiążą u mnie z wodorem, mają tę samą powłokę walencyjną, ale różnią się liczbą elektronów na niej. No wiemy, że węgiel ma 4 elektrony walencyjne, tak? Azot 5, tlen 6 i fluor 7. No fluor do oktetu wystarczy, że sparuje tylko jeden elektron. Tlen 2, azot 3, no węgiel, jak przeniesie ten swój jeden elektron z 2s na 2p, no to też sobie przecież sparuje, to też przecież będzie miał chciał utworzyć 4 wiązania i osiągnie ten oktet. No i teraz oczywiście jeszcze zakładamy, że wmieszamy te orbitale po to, żeby właśnie otrzymać te równocenne wiązania. I co nam z tego wychodzi? Wyjdzie nam, że w cząsteczce metanu atomowi centralnemu można przypisać, czyli w tym przypadku to jest oczywiście węgiel, tetraedryczną, czyli SP3, hybrydyzację. Kształt cząsteczki też będzie tetraedryczny, ale już w przypadku amoniaku, któremu też można przypisać tetraedryczną hybrydyzację, już otrzymamy kształt cząsteczki, już kształt cząsteczki to jest piramida trygonalna. W końcu woda, też tetraedryczna hybrydyzacja przypisywana atomowi dla atomu tlenu, ale kształt kątowy, bo trudno z trzech punktów byłoby nam zrobić coś przestrzennego. Z trzech punktów utworzymy zawsze albo kąt, albo ewentualnie trójkąt, tak? A z dwóch punktów to więcej, tak jak w przypadku cząsteczki HF-u, to więcej niż jednej linii nie ułożymy. No trudno dwa punkty ułożyć w coś przestrzennego, to zawsze można tylko prostą przeciągnąć. Chociaż hybrydyzacja atomu, w tym przypadku to będzie fluor, także jest tetraedryczna. To znaczy taką mu przypisujemy hybrydyzację. Tu jest specjalnie gwiazdka, dlatego że do tej gwiazdki jeszcze wrócę kilka slajdów dalej. No, przyjrzyjmy się temu. Przyjrzyjmy się temu jeszcze raz. Tu mamy po prawej stronie takie modele zwane czaszowymi tych cząsteczek. Tak? Na samej górze jest metan, tak? Kształt cząsteczki tetraedryczny. Z niebieskim atomem centralnym jest cząsteczka azotu, kształt piramidy trygonalnej. W końcu woda z czerwonym atomem tlenu, kształt kątowy i fluorowodór, kształt liniowy, to jest z tym żółtym na samym dole. Tak? We wszystkich przypadkach hybrydyzacja atomu centralnego, węgiel, azot, tlen, fluor, możemy ją przypisać jako SP3. Ale kształt cząsteczki jest różny, bo ta cząsteczka jest różnie zbudowana. Na przykład, gdzie jest ten atom centralny, tak? Czy to są te hybrydy? Nie, atom jest cały czas kulisty, tylko jest opisywany przez geometrię tetraedru. Tutaj mamy takie dosyć typowe książkowe rysunki, tak? I gdyby zapytać, gdzie jest atom tlenu? To w przypadku tego rysunku po lewej wiele osób by powiedziało, że tam w centrum, tam gdzie jest to O. To jest bardzo typowa odpowiedź. Nie. A co to są te czerwone, prawda, patrzące na nas twory? To nie są żadne pączki, które z niego wyrosły, bo atomy zdolności pączkowania nie posiadają. To są nadal części tego atomu. To są części tego atomu, podobnie tam po prawej. Te tak zwane loby przez niektórych, tak, wystające, to są nadal części atomu. Tamte niebieskie to akurat atomu azotu. A tutaj akurat te czerwone
to po lewej to atomu tlenu. To nadal jest atom tlenu. Stąd też, jak popatrzymy na te modele czaszowe niżej, to mamy kąt, tak, budowę kątową i budowę piramidy tetraedrycznej. A gdzie jest wolna, gdzie są wolne pary? No gdzieś tam, na przykład na górze cząsteczki amoniaku, będzie po prostu zgromadzona ta wolna para. I to, że jej tutaj nie zaznaczono w postaci wystającej, to jest bardzo dobrze, bo tak to właśnie wygląda. Ta wolna para to nie jest coś, co wystaje z tego atomu. To jest część tego atomu. Tak samo jak kontynenty nie wystają z Ziemi gdzieś na zewnątrz, tylko są częścią tej Ziemi, tak? I tak samo jest właśnie z wolnymi parami elektronowymi. Przecież one gdzieś są zlokalizowane na danym atomie, nie wystają z niego. Są częścią tego atomu. Tutaj mamy jeszcze raz, prawda, że chodzi o to, że atom może być opisany geometrią tetraedru, ale pozostaje kulisty. Jego wolna para jest gdzieś w nim tam zlokalizowana, gdzieś jest większe prawdopodobieństwo spotkania elektronów, ale póki tam się nic więcej nie przyłączy, on nie utworzy większego wiązania, kolejnego wiązania, to nic z niego nie wystaje. Tutaj to samo z tym, prawda, atomem azotu, że to jest mniej więcej nasz atom azotu. Tu jest taki rysunek oczywiście ze szkolnego podręcznika. To są właśnie te rysunki, które bez odpowiedniego komentarza wprowadzają w błąd. No bo tu mamy na przykład atom tlenu, że to jest ta niebieska kulka w środku. To samo, co wiele osób powiedziało na tym poprzednim rysunku, tak? A to żółte to jest wolna para. A czego częścią jest ta wolna para? No przecież atomu. Przecież cały czas tego atomu. To atom nie ma wcale granic, ten atom tlenu, tam w środku, a wiązania chemiczne to przecież też nie są żadne patyczki, które łączą atomy, bo przecież nie jesteśmy w przedszkolu, żeby łączyć ze sobą atomy, tak jak kasztany dzieci łączą zapałkami czy tam wykałaczkami ze sobą. Nie, po prostu takie rysunki bez odpowiedniego komentarza bardzo często wprowadzają w błąd. To jest tak samo, jakbyśmy mieli, prawda, okrąg, wybrali sobie trzy punkty na jego obrzeżach A, B, C i teraz stwierdzimy, że można ich położenie opisać za pomocą trójkąta. Ale koło nie stało się przecież trójkątem, tylko położenie punktów na okręgu można opisać przez ten trójkąt. Ale samo koło trójkątem się przez to nie stało. No dobrze, rozpatrzymy teraz jeszcze celowo pewne struktury zwane izoelektronowymi. Mamy tu na przykład anion tlenkowy, anion OH-, cząsteczkę wody, kation oksoniowy oraz tam jeszcze taki dikation H4O2+. We wszystkich przypadkach, no rozpatrzmy na przykład tę lewą kolumnę, we wszystkich przypadkach hybrydyzacja atomu centralnego, którą możemy mu przypisać, to jest SP3, czyli tetraedryczna. Ale już kształt, no trochę trudno, żeby pojedynczy atom był tetraedryczny. Kształt będzie kulisty. Tak samo jon hydroksylowy, tak, będzie miał kształt liniowy, mimo że atom tlenu może być opisany tetraedryczną hybrydyzacją. Cząsteczka wody to samo. Hybrydyzacja dla atomu tlenu, którą możemy przypisać, to jest tetraedryczna, ale kształt cząsteczki liniowy. Dopiero jak przyłączymy następne ligandy, tak, czyli w tym przypadku kationy wodoru, to ten kształt może osiągnąć tetraedr, ale wymagałoby to przyłączenia aż dwóch atomów dodatkowych wodoru. Wtedy taka cząsteczka, prawda, z dwudodatnim ładunkiem ma tę samą dokładnie budowę co metan, czyli tetraedr, bo hybrydyzacja tetraedryczna i kształt tetraedryczny to nie jest jedno wynika, nie jest automatycznie jedno drugim, bo hybrydyzacja może być tetraedryczna, a jak widać na tym przykładzie kształt nie. Jeszcze oczywiście taka uwaga co do tej gwiazdki, która się już wcześniej pojawiła, że w przypadku dwuatomowych drobin nie trzeba przypisywać hybrydyzacji atomom, by określić kształt cząsteczek czy tam jonu. Bo zarówno w przypadku prostych jonów, jak i dwuatomowych drobin można się posłużyć hybrydyzacją, by określić rozmieszczenie wolnych par. Tak, możemy to zrobić. Oczywiście, że możemy. Żeby się dowiedzieć czegoś o położeniu wolnych par względem siebie.
My to wtedy możemy się posługiwać hybrydyzacją, ale nie jest to konieczne, by akurat określić kształt tej cząsteczki czy tam jonu, no bo z dwóch atomów więcej niż linii nie zrobimy. No dobrze, tu jest fragment takiej tabelki, która jest na Wikipedii i również bardzo polecam się z nią zapoznać. To jest pod wpisaniem hasła w SERP, tak? Możemy sobie tę tabelkę znaleźć. Ona jest bardzo przydatna i po prostu widać, że to, że coś ma wolne pary, nie znaczy, że będzie zawsze tetraedrem. Tetraedr to jest oczywiście geometria atomu centralnego, ale kształt cząsteczki jest różny mimo tej samej hybrydyzacji, którą możemy mu przypisać. No oczywiście wszystko ma swoje wady i zalety i pewne ograniczenia. Na przykład jon PO4 3- to jest ten po lewej, tak? Możemy mu za pomocą posługując się hybrydyzacją stwierdzić, że ma kształt, są cztery identyczne ligandy, więc ma kształt tetraedru. Ale już cząsteczka kwasu fosforowego to możemy przypisać. Niestety tutaj się sprawa komplikuje, dlatego że hybrydyzację możemy też przypisać wszystkim atomom tlenu, tak? A dwa przede wszystkim chodzi o to, że pojawiają się następne wiązania. Pojawiają się wiązania OH i one też będą jakoś zorientowane w przestrzeni. One już nie możemy powiedzieć, że kształt tej cząsteczki będzie jakimś tam ładnym, foremnym czworościanem. No nie, tutaj się już tego niestety nie zrobi, bo nam zakłócają kształt tej cząsteczki te atomy właśnie wodoru, tak? Które też są jakoś ulokowane i też pod jakimś kątem. Tam atomy tlenu też mają wolne pary, które wymuszają odpowiedni kąt, tak? Także to już się sprawa komplikuje. No a co w przypadku na przykład takiego P4O10 i bardziej skomplikowanych cząsteczek, no to się jeszcze bardziej sprawa komplikuje i wtedy hybrydyzacja nie pozwoli nam na określenie kształtu. Dlaczego? Dlatego, że no, nie wiemy, który atom jest centralny. No weźmy na przykład taki N-heksan. No który atom tu jest centralny? Trzeci czy czwarty? Możemy sobie wybrać dowolny atom węgla i wszystko, z czym on się łączy, traktować jako ligandy. I wtedy nam wyjdzie tetraedr, tak? A właściwie wyjdą nam połączone ze sobą tetraedry i wyjdzie nam, że łańcuch jest taki zygzakowaty. Bo właśnie o to chodziło, żeby dobrać taki model, który nam przecież wyjaśni, pozwoli przewidzieć, jaki kształt będą mieć cząsteczki. No, na przykład tu mamy taki propan, tak, gdzie mamy trzy tetraedry, dlatego że każdemu atomowi węgla można przypisać tetraedryczną hybrydyzację, więc możemy sobie takie tetraedry wzajemnie jakby wyobrażać, tak, że to są takie nakładające się tetraedry. Oczywiście tak w cudzysłowie mówię tetraedry, bo atomy tetraedrami nie są. Teraz jeszcze powiem o typowych błędach związanych właśnie z hybrydyzacją. Przede wszystkim mylenie kształtu cząsteczki z typem hybrydyzacji, którą można przypisać atomowi centralnemu. To jest bardzo częsty błąd. Wiecznie są kłótnie o na przykład kształt wody i amoniaku, czy to jest tetraedr, czy to jest cząsteczka kątowa. Woda jest cząsteczką kątową, ale tetraedryczna jest hybrydyzacja atomu tlenu. Jednego z drugim nie należy mylić. Mówienie o hybrydyzacji całej cząsteczki. Też bardzo pospolity błąd. Nie. Hybrydyzacja dotyczy co najwyżej jednego atomu. To znaczy, może tak być, że wszystkim atomom możemy przypisać jakiś typ hybrydyzacji, ale generalnie hybrydyzacja jest to pojęciem dotyczącej atomu, który rozpatrujemy, a nie całej cząsteczki, bo wszystkim atomom w tej cząsteczce możemy przypisać jakąś hybrydyzację. Pod warunkiem oczywiście, że to nie będzie na przykład wodór, bo tam nie ma czego hybrydyzować. Mówienie o hybrydyzacji atomu. Czy prawdziwy atom ma hybrydyzację? No właśnie nie. Hybrydyzację ma tylko model atomu i to matematyczny model atomu. Tam ją po prostu zakładamy. Mówienie o zjawisku hybrydyzacji. Hybrydyzacja nie jest zjawiskiem, dlatego że orbitale, które w wyniku hybrydyzacji mieszamy, tak, robimy z nich różne kombinacje, nie istnieją fizycznie. Hybrydyzacja nie jest zjawiskiem, hybrydyzacja jest matematyczną abstrakcją.
To tak samo jakby do siebie dodać na przykład, nie wiem, dwie sinusoidy, tak? I coś by nam z tego wyszło, ale to nie jest wtedy zjawisko dodawania, tylko po prostu matematyczna abstrakcja. Mówienie, że przed utworzeniem wiązań orbitale ulegają wymieszaniu, hybrydyzacji. Nie, nie ulegają wymieszaniu, tylko po prostu się zakłada, że one ulegają wymieszaniu. Nie, nie ulegają, bo coś, co nie istnieje, nie może ulegać czemuś tam, tak? Także, a jeszcze pospolity błąd, że związki jonowe nie ulegają hybrydyzacji. Przede wszystkim hybrydyzację możemy przypisać również w przypadku związków jonowych, na przykład jakiemuś złożonemu anionowi. No weźmy na przykład anion siarczanowy. Siarczanowy 6 czy tam 4, nieważne. Tam wszystkim atomom można przypisać jakiś typ hybrydyzacji. SP2, SP3, no każdemu atomowi, tak? Można na przykład tam przypisać typ hybrydyzacji. Oczywiście nic nam to nie powie o kształcie cząsteczki takiego siarczanu sodu na przykład, bo nie istnieje cząsteczka siarczanu sodu. Dlatego to nam nie jest potrzebne, ta hybrydyzacja, by określić kształt siarczanu sodu, bo tam będą rządzić, prawda, jak to się w przestrzeni będzie, że tak powiem, ładunki aniony i kationy i aniony układać wzajemnie, żeby się najlepiej dopasować, a nie na podstawie hybrydyzacji, no bo nie ma wiązań kowalencyjnych pomiędzy kationami sodu a anionami siarczanowymi, tak? Ale za pomocą hybrydyzacji już można by określić kształt anionów siarczanowych 6. No dobrze, jedziemy troszkę dalej. Poprawnie mówi się, że atom zachowuje się tak, jakby miał dany typ hybrydyzacji, lub można mu ją przypisać, ale nie można mówić, że ją ma, bo hybrydyzacji nie mają rzeczywiste atomy, tylko matematyczne modele atomu. No i 2, hybrydyzacja jest dosyć prostym modelem, ale równocześnie przestarzałym, bo taki Pauling w 1931 roku opublikował pracę, w której zaproponował hybrydyzację. Współcześnie jest to metoda używana głównie właśnie w edukacji chemicznej, no bo jest to model prosty, dosyć użyteczny, bo pozwala przewidzieć te kształty cząsteczek, ale we współczesnej chemii kwantowej używa się także innych modeli, no lepszych, lepiej pasujących do rzeczywistości, pozwalających przewidywać więcej, pewniej, tak? No po prostu wszystko zależy od tego, co chcemy osiągnąć. Tutaj, jeżeli kogoś interesuje, jest dowód na to, kiedy to Pauling wszystko zrobił. Tam proszę zobaczyć, kwiecień 1931. Tak, tutaj mam dwie przykładowe strony. No i widać, co on generalnie porobił. No pobawił się tymi funkcjami, tam prawda, proszę zobaczyć, jedna, druga S, minus 1 nad 2 pierwiastki z 3PZ, tak, minus 1 nad pierwiastek z 6PZ i tak dalej, plus jedna, druga P, Y, jedna, druga, jeden nad pierwiastek z 2PY, tak? No pobawił się chłop, pokombinował. I tak aż mu powychodziły takie kształty, które chciał otrzymać. Po prostu zaproponował, naginając jeden model, zaproponował inny model. Ale w sumie o to w nauce chodzi, tak? Żeby szukać takich modeli, które będą lepiej pasować do rzeczywistości. Oczywiście nie znaczy to, że atomy się dostosowały do teorii, tylko my musimy teorię dostosować do tego, jakie są rzeczywiste atomy. No i dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.